Siemano, z tej strony Latoczka 10, witam was w drugim odcinku ze serii Food Manager. Tak prezentują się zasady, jak sami widzicie na ekranie. No i dzisiaj walczymy po raz kolejny, ale na początek pokażę wam, jakich transferów dokonałem. Przede wszystkim najpierw pokażę wam, jakich zawodników sprzedałem. Pierwszym jest Adam Giuszczo, którego sprzedaję za 750 tysięcy. Drugim zawodnikiem, którego sprzedaję, jest Guilherme i sprzedaję go za 1 875 tysięcy. I ostatnim zawodnikiem, który idzie na sprzedaż, jest to Gilberto Pereira, którego sprzedaję za 562,5 tysiąca. I teraz przechodzimy do wzmocnień naszego zespołu. Przede wszystkim na początek musimy zmienić formację i teraz będzie to 4-1-2-1-2 w wariancie wąskim. I tutaj oczywiście zmieniamy tak, żeby Mączyński był na bardziej defensywnym. Kamil Wacek przechodzi na tą stronę. I pierwszym wzmocnieniem naszego zespołu będzie Sebastian Giovinco, kupiony za 8 milionów euro. Mam nadzieję, że razem z Frontczakiem i Pascato Giovinco stworzy znakomite trio ofensywne i będzie, i dzięki nim zdobędziemy właśnie jak najwięcej bramek. Na środek pomocy naszym wzmocnieniem będzie zawodnik były Lazio Rzym, teraz dołącza do KS Przegryw za 7 milionów euro. Jest to Marco Parolo, który no mam nadzieję, że również zapewni naszemu zespołowi wiele osiągnięć. I ostatni prawoobrońca, ponieważ tylko go nam brakuje, a jest nim Ignacio Abate, który przychodzi do nas za, już wam mówię, ten zawodnik przychodzi do nas za 6 milionów euro. Naprawdę jestem zadowolony z tych transferów, które tutaj zostały przeprowadzone i mam nadzieję, że pomogą nam oni w osiągnięciu celu, czyli Mistrzostwa Ligi 9. Pierwszym rywalem w Lidze 9 jest Płot FC i widzimy, że no, jest tutaj skład złożony z większości z zawodników z niemieckiej Bundesligi, do tego zostali dołożeni Mustafi oraz Bejerin, a generalnie jest to bardzo silna drużyna, ale wiemy, że nasz zespół potrafi wiele zdziałać. Christian Pascato zostaje sfaulowany i to właśnie on podejdzie do tego rzutu wolnego. I uwaga, że ja wiem, że Christian Pascato potrafi uderzyć z wolnego, broni Bauman. Frontczak, Giovinco, Mączyński i Frontczak na pustą bramkę dobija, dzięki czemu w 12 minucie KS Przegryw wychodzi na prowadzenie w tym spotkaniu. Pascato, Frontczak, Pascato i to jest faul i to powinna być czerwona kartka, ponieważ wychodził on już sam na sam. I panie sędzio, no dlaczego to jest tylko żółta kartka? Gdyby nie ten faul, to Pascato wychodziłby sam na sam. Kolejne uderzenie Włocha z rzutu wolnego i czy teraz to wpadnie? Niestety prosto w mur. Pascato, Parolo, Adam Frontczak i broni Bauman. Cóż za obrona i Parolo obok słówka. O nie, Burgstaller wychodzi sam na sam i broni Matus Putnocki. Giovinco, Pascato, Pascato, ajajajajaj, dobrze tutaj Mączyński, Giovinco, Frontczak, Giovinco z dystansu, ależ bramka włoskiego napastnika. Ojojojojoj, no nie spodziewałem się, że tak znakomicie przymierzy w samo okienko. Nie ma tak łatwo. O, mam. Jest koniec pierwszej połowy, kończy się ona wynikiem 2-0 dla KS Przegryw. Gdzie tu był faul? Ja tego nie wiem nawet. Dobra, teraz trzeba się skupić, dobrze. Gdzie on patrzy? Tam strzela, tam a jednak strzelił w sam środek, nie wyczuł zupełnie tego Matus Putnocki i mamy 2-1 po kontrowersyjnym rzucie karnym, ponieważ ja nie mam pojęcia, gdzie on mógł być tam odgwizdany i za co. Giovinco Sebastian, 3-1, łatwiutko tutaj już to zagrywa. 89 minuta, 3-1 dla KS Przegryw.
koniec tego spotkania, wygrywamy je 3-1 i meldujemy się na pozycji obecnego lidera 9. ligi. Widzimy, że Sebastian Giovinco zostaje zawodnikiem tego spotkania z oceną 9,5 na razie. Grał fantastycznie, a Adam Frączak również zagarnął 2 asysty, do tego dołożył jedno swoje trafień i widzimy, jak zdecydowanie przeważał tutaj klub KS Przegry w tym spotkaniu. Może miał gorszą celność strzałów zdecydowanie, ale miał aż 24 strzały, z czego 11 celnych. Więc do naszego budżetu dochodzi 1 750 000 euro i myślę, że tutaj możemy już lecieć z kolejnym spotkaniem. Także naszym kolejnym rywalem będzie UMKS 3 i zobaczmy, jak wygląda jego skład. Mamy tutaj Premier League, byłych zawodników Premier League, ponieważ mamy tutaj Sane, Salaha, Begovic na bramce. Naprawdę piekielnie mocna drużyna. Szczególnie mogę się bać boków obrony, ponieważ to nie dość, że są szybci zawodnicy, to jeszcze są bardzo dobrze zbudowani fizycznie. I pięknie broni Matus Putnocki te uderzenie. Tak jest! Sebastian Giovinco błąd popełnił, Asmir Begovic, i to się na nim zemściło. Aj, tutaj niestety i Asmir Begovic broni również dobitkę Kamila Wacka. Sebastian Giovinco i znowu broni Asmir Begovic. I tutaj broni Matus Putnocki. I słupek Wijnaldum. Myślę, że powinien się tutaj... No i mamy koniec pierwszej połowy. Kończy się ona wynikiem 1-0. Fakt, że trochę kuriozalna była to bramka, którą strzelili gracze KS Przegryw. No ale gol to gol. Rączczak tutaj teraz. Marco Parolo znowu broni Asmir Begovic. Paskato! Jak on mógł tego nie trafić? Giovinco, ty słabiaku! To jest koniec spotkania, wygrywamy je tylko 1-0, ale naprawdę tyle, ile tutaj przeciwnik miał szczęścia. Tutaj chyba 4 albo 5 stuprocentowych okazji nie wpadło. No, następnie wygrywamy. Jarosław jak zostaje zawodnikiem tego spotkania, ponieważ naprawdę spisywał się w defensywie genialnie. Naprawdę trudny przeciwnik. Dziękujemy mu oczywiście za mecz, no i lecimy do następnego spotkania, ale zanim to zobaczmy, ile doszło do naszego budżetu. Do naszego konta dochodzi 2 100 000 euro i przechodzimy oczywiście do kolejnego spotkania i mam nadzieję, że również będzie ono zwycięskie. Rud to Crespo to jest nasz kolejny rywal i uwaga, zobaczmy, naprawdę bardzo mocny skład. Jest również Antonio na napastniku, na bramce mamy Hitona. Oj, naprawdę jest dosyć mocny ten skład i mam nadzieję, że spokojnie z nim pogramy. Giovinco, uderzenie po ziemi, mamy słupek i jak oni to jeszcze wybronili. Chociaż czekajcie, jeszcze jest szansa, że to wykorzystam. Giovinco i tutaj Parolo po ziemi, mamy 1-0 w 23 minucie. Lagi są potworne w tym spotkaniu, no ale ważne jest to, że prowadzimy 1-0. A uderzę sobie tutaj Mączyński w Frączczak. Ależ tutaj dużo było przypadków w tej sytuacji, no ale ważne jest to, że po raz kolejny zdobywamy bramkę w 35 minucie. 2-0 dla KS Przegryw. Oj, nie, Antonio 2-1 niestety zdobywa bramkę w 43 minucie dla Rud to Crespo. Mamy koniec pierwszej połowy, kończy się ona wynikiem 2-1 dla KS Przegryw, no i widzimy, że no jest wyrównane to spotkanie po względem posiadania piłki, ale mimo to wszystko KS Przegryw ma dużo więcej oddanych strzałów, ponieważ lepiej rozgrywają akcje, jeżeli chodzi o ofensywne. No nie, dobrze Putnocki! I to był chyba spalony, chociaż nie jestem pewien. Christian Paskato i znowu nie trafia. Rączczak i Kamil Wacek zdobywa bramkę na 3-1 dla KS Przegryw. 60 minuta. I czyżby szykował się rage quit? Oto jest pytanie.
Christian Pascato 4-1. I myślę, że teraz już możemy zrobić pauzę. Właściwie już zakolejkował przeciwnik pauzę, ponieważ teraz czas na zmiany. A jednak nie będzie zmian, ponieważ mamy Rage Quit w 65 minucie. Adam Frączak zawodnikiem tego spotkania prawdopodobnie. Jedna bramka Frączaka, jedna Pascato, jedna Wacka, jedna Parolo, a w asystach Wydrzowinko jedna Frączak. Do naszego budżetu dochodzi 1 850 000. No i nasz skład prezentuje się następująco. W następnym odcinku myślę, że jeszcze nie przeprowadzę żadnych zmian, ponieważ myślę, że teraz nie jest potrzebny. Czekam na początek następnego sezonu, ponieważ wtedy będzie więcej pieniędzy na przeprowadzenie transferów, a mam już jakiś zamysł, jak ten skład ostatecznie na końcu będzie wyglądać. No więc to by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję wam za obejrzenie go do końca. Jeżeli wam się spodobał, to oczywiście zostawcie łapkę w górę, a powiedzcie, kliknijcie czerwony przycisk subskrybuj pod filmem. No więc to by było na tyle. Trzymajcie się, na razie i cześć!